Paragony grozy robią furorę w sieci. Jeden z internautów opublikował rachunek, z którego wynika, że zapłacił aż 76 zł za zestaw składający się z dorsza, z frytek oraz z surówek. Czy aby na pewno jest tutaj tak drogo? Przyjechaliśmy do Krynicy Morskiej, aby to sprawdzić. Każdy zestaw, który zamówiłem w Krynicy Morskiej w trzech różnych lokalach składa się z trzech rzeczy, mianowicie z dorsza, z frytek oraz z zestawu surówek. To jest pierwszy zestaw, za ten cały zestaw zapłaciłem, to jest potwierdzenie z terminala, 61,90. No jest to, powiem Państwu, chyba dosyć sporo, jak za taki zestaw dla jednej osoby, no i 330 gramów tej ryby. No ale może przynajmniej dobrze smakuje. Spróbujmy. Gdybym był Magdą Gessler, to pewnie bym rzucił tym talerzem i powiedział właścicielom... Dlaczego wytrujecie ludzi? Ale nie jestem Magdą Gessler. I nie jestem takim też smakorzem jak Magda Gessler, aczkolwiek wydaje mi się, że za 61 zł to można zjeść zdecydowanie lepszą rybę. Więc nie polecam. Wydaje mi się, że to jest cena zbyt przesadzona jak za takie danie. Czas na drugi zestaw. Za ten zestaw zapłaciłem 58 zł i 40 groszy. No i akurat to jest potwierdzenie z karty, ale udało mi się zrobić zdjęcie z paragonu, z którego wynika, że za kilogram dorsza musiałbym zapłacić w tej restauracji aż 120 zł. 120 zł za kilogram tej ryby. Teraz suróweczka. Całkiem. Ten zestaw jest tańszy o kilka złotych od tego pierwszego i według mnie zdecydowanie lepszy. A jak smakuje trzeci zestaw, który wzięliśmy? Spróbujmy. No ten zestaw już troszeczkę pływa. Ta rybka można by powiedzieć, że jest w wodzie, ale to wszystko przez to, że po prostu pół godziny w tym opakowaniu na wynos przeleżała. Może lepiej smakuje niż wygląda, a ile kosztuje? Spójrzmy na rachunek. Za ten zestaw zapłaciłem, uwaga, 50 zł. Czyli jak na razie to jest najniższa cena za rybę, którą zapłaciłem w Krynicy Morskiej. Piątka, jak dla mnie. No dobrze, to teraz krótkie podsumowanie. Zestaw numer 1, który kosztował 62 zł prawie, dla mnie najgorszy i nie warty swojej ceny. Zestaw numer 2, który kosztował nas 58 zł, mniej więcej 58 zł, był lepszy, aczkolwiek cena również dosyć wysoka. No i mój absolutny hit, czyli zestaw numer 3, który kosztował najtaniej, bo 50 zł. Reasumując, czy jest drogo nad morzem? 60 zł za rybę, za taki zestaw, no to całkiem drogo, ale już 50 zł byłbym w stanie zapłacić. A ile Wy zapłaciliście za ryby nad morzem? Czekamy na Wasze paragony, nadzieje się, WP.pl możecie je przesyłać, a tymczasem my kończymy, bo musimy dokończyć to, co nam tutaj zostało. Smacznego!